Dziękujemy grupie za prowadzenie nas w uwielbieniu. Jak słuchamy o naszych braciach, siostrach, którzy cierpią, to dla mnie, powiem wam szczerze, to są bohaterowie wiary. Bo jeżeli ktoś wierzy, sam w wiosce zostaje wypędzony przez muzułmanów, są zabijani mężowie, a oni trwają w wierze i w zaufaniu Bogu. To jest coś niesamowitego. Dlatego dobrze, że trwamy w modlitwach i modlimy się o tych, którzy cierpią prześladowanie, że choćby troszeczkę jesteśmy z nimi i wspieramy ich. Też jestem wdzięczny Bogu za to, że możemy przekazywać coś z naszych ofiar na pomoc dla prześladowanych chrześcijan. Teraz zbieramy na dzieci dodatkowo, taka specjalna ofiara. Teraz w tą niedzielę było włożonych 2200 zł. W sumie mamy już 3800 z groszami. Jeszcze do niedzieli czekamy. W niedzielę już później chcemy te pieniążki wysłać na dzieci w Burkina Faso, na ich naukę, zatroszczenie się o ich wykształcenie, też o danie im choćby jednego posiłku dziennie. To jest, myślę, bardzo wielka sprawa. Cieszę się też, że jest i odpowiedź, i taki ruch w kierunku naszej ofiarności dodatkowej na bramę. Tam jest chyba już ponad 6 tysięcy. Proszę? 6200. Potrzebujemy jeszcze trochę, ale i posuwamy się także w tym względzie do przodu. Dużo rzeczy jest do zrobienia, jak wiemy, bo nie mamy i mieszkania zrobionego, nie mamy tynków zrobionych. Tak to oceniam, że w granicach 120-150 tysięcy na te dwie rzeczy potrzebujemy. Jeszcze mamy pewne zobowiązania, które dzięki Bożej łasce też możemy powoli, systematycznie spłacać. I to jest też Boża łaska, Boże błogosławieństwo i dobrze, jeżeli czujemy się odpowiedzialnymi też za życie Kościoła pod względem też finansowym, naszą ofiarnością, to wyrażamy miłość do Boga i do siebie nawzajem. Chciałbym też wziąć pozdrowienia do zborów w Harzlachu i Zebrzydowicach, gdzie będę usługiwał dla tych dwóch zborów w niedzielę od naszego zboru. Także chcę ich pozdrowić. Sam jestem ciekaw i tak w przyszłym roku myślę, że to będę mógł zrealizować, zobaczyć tą nową kaplicę w Zebrzydowicach, też którą kupili za bardzo dobrą cenę. Wyremontowali, nie wiem czy wszystko, ale wyremontowali i ten zbór może się tam zgromadzać. Mają 8 lat, ten zbór ma 8 lat, jest troszeczkę mniejszym liczebnie zborem od naszego, ale mogą doświadczać też Bożej łaski, Bożego błogosławieństwa. Drodzy, tak walczyłem z sobą. Mam na sercu, żeby wrócić, żeby jeszcze raz zobaczyć do listu do Galacjan. Jeżeli macie tu swoje Biblię, macie jakieś długopisy, to jeżeli macie taką roboczą Biblię, to myślę, że to tam robocza Biblia tam dużo zmieści jakichś tam podkreśleń, uwag. Jeżeli nie mamy jakiś dodatkowy zeszyt, będzie to dobrze. Chcę zrobić dzisiaj taki wstęp. List do Galacjan, drodzy, jest takim właściwie pierwszym listem apostoła Pawła w Nowym Testamencie. Na początku uważano, że pierwszymi listami, czy pierwszym takim listem jest pierwszy list do Tesaloniczan, ale z czasem, kiedy studiowano księgi Nowego Testamentu, tło historyczne, okazuje się, że ten list prawdopodobnie jest pierwszy, jeśli chodzi o listy apostoła Pawła. Może go wyprzedzić, niekoniecznie, bo to są różne datowania, ale może go wyprzedzić list Jakuba. List Jakuba mógł być pierwszy. Mógł być napisany koło 45 roku, a list do Galacjan podają niektórzy tą datę 48 rok po Chrystusie. Czyli pierwszy list apostoła Pawła, a w sumie drugi list, jeśli chodzi o kanon ksiąg Nowego Testamentu. Bardzo wczesny, bardzo, bardzo pierwszy. List do Galacjan jest szczególny, bo nazwano ten list taką wielką kartą wolności, duchowej wolności. Możemy powiedzieć, że
ta główna treść tego listu jest bardziej teologicznie dopracowana przez apostoła Pawła i wyjaśniona w liście do Rzymian. Szczególnie jeśli chodzi o 6, 7, 8 rozdział listu do Rzymian. Jest to list też bardzo taki, powiedziałbym, osobisty. Rzadko apostoł Paweł pisał własnoręcznie listy. Z reguły posługiwał się sekretarzem i to było w zwyczaju. On dyktował swoje listy, ale bardzo możliwe, że ten list do Galacjan Paweł pisał sam osobiście, jako jeden z niewielu, jeden z trzech listów, które on pisze. On tutaj pisze o tym w tym swoim liście, że on pisze wielkimi literami ten list i chce na to zwrócić uwagę. To jest jego osobisty list, który on kieruje do tych zborów, bo nie do zboru, ale do zborów w Galacji. Inne dwa listy, które mógł napisać sam, to są listy do Filipian z więzienia z Rzymu, później troszeczkę i list do Filemona, bardzo osobisty, bardzo prywatny list. Tak więc apostoł Paweł tutaj pisze ten list. Jak czytamy ten list, to nagle odkrywamy, że w kościele liderzy mogą przejawiać niesamowite silne emocje. Czasami przestają być tacy dyplomatyczni, tacy ostrożni. W tym 11 wierszu 6 rozdziału to jest to, co mówiłem, patrzcie, jak wielkimi literami własnoręcznie do was napisałem. Rzadko to się zdarza, jak powiedziałem, na 13 listów apostoła Pawła, które są w Nowym Testamencie, prawdopodobnie 3 pisał sam osobiście, a resztę listów napisał posługując się sekretarzem. Apostoł Paweł ten list pisze, jak powiedziałem, bardzo emocjonalnie, dlatego że, wiecie, zawsze jest tak, zawsze dzieje się tak, że kiedy człowiek nawraca się do Chrystusa, kiedy powstaje zbór, nowy zbór, nowa społeczność, albo ludzie nawracają się do Chrystusa, tworzą jakąś grupkę, jakąś społeczność, od której może coś powstać, bardzo szybko przychodzi atak ze strony przeciwnika. Prawda? Czy to na osobiste nasze życie, czy też na społeczność, na tą grupę. I tutaj ten zbór, te zbory, które zostały założone podczas pierwszej podróży misyjnej Pawła w latach między 46 a 48 po Chrystusie, bo tak umiejscowia się, że w tym czasie apostoł Paweł ewangelizował te tereny Galacji i założył te zbory i okazuje się, że bardzo szybko, bo jeżeli ten list został napisany w 48 roku, czyli on ledwo powrócił z podróży misyjnej, z tych zborów, a już tam odkrywamy, pojawiają się fałszywi nauczyciele. Ludzie, którzy próbują jakby zagarnąć tą trzodę dla siebie, chcą wprowadzić fałszywą naukę, robią to bardzo przebiegle. Oczywiście, drodzy, diabeł nigdy nie przychodzi do nowo nawróconego, nie stawia przed nim pół litra i mówi, chodź, napijemy się, bo to jest zbyt proste. Ale on próbuje wchodzić i próbuje dołączać coś w ten sposób, aby wykrzywić Ewangelię, pewne treści, pewne rzeczy, aby tak naprawdę odprowadzić tych pozyskanych dla Chrystusa, odprowadzić od wiary. To dlatego tak ważne jest, abyśmy osobiście i aby Kościół poznawał Słowo Boże, poznawał prawdę Bożą. Bo jeżeli nie będę rozumiał, nie będę znał Bożego Słowa, to bardzo szybko przeciwnikowi uda się mnie odprowadzić od prawdziwej Ewangelii. I wydaje się, że niby chodziło o dobre rzeczy,
A i tak naprawdę Paweł, pisząc ten list pełen zburzenia i w trzecim rozdziale wręcz nazywa ich: zgłupialiście, jesteście bez rozumu. To jest tu w naszym tłumaczeniu: o głupi Galacjanie, to jest przetłumaczone. Trzeci rozdział, wiersz, o głupi Galacjanie. Zaczęliście w duchu, a kończycie w ciele. A więc zaczęliście od wiary, a chcecie wrócić z powrotem do miejsca, w którym po prostu stracicie życie, z którego Bóg was wyprowadził. Wiecie, ja w niedzielę wspomniałem o tym, że niektórzy próbują jakby prowadzić chrześcijan do pewnych zwyczajów żydowskich, pewnych świąt i tak dalej. Ale między innymi apostoł Paweł tutaj w tym liście o tym mówi, że to nie jest właściwy kierunek. Jeżeli święta żydowskie są dobre dla Żydów, bo są jako wspomnienie tych wielkich wydarzeń, dzieł Bożych w ich życiu, okej. Ale one wszystkie pokazywały na tego, który jest rzeczywistością, na Jezusa Chrystusa. A więc mając rzeczywistość, nie będę się cofał wieki do tyłu, do cienia, do cieni, do zapowiedzi, skoro mam tego, który jest rzeczywistością, prawda? Bo inaczej zaprę się rzeczywistości, zaprę się samego Jezusa Chrystusa. Zobaczcie, że apostoł Paweł bardzo krótko przechodzi do treści. Właściwie nie ma tutaj za bardzo wielkich, krótkie pozdrowienia. Ale apostoł Paweł, pisząc ten list, i kiedy czytamy ten list, to odkrywamy wiele kapitalnych rzeczy, bo ten list, który pisze apostoł Paweł, on odpowiada na zasadnicze pytanie, jak grzesznik, Żyd i poganin mogą przed Bogiem zostać usprawiedliwionymi. Apostoł Paweł w tym liście będzie bronił w kapitalny sposób swojego powołania apostolskiego. W kapitalny sposób, jakby cięciem, kilkoma stwierdzeniami obali wszelkiego rodzaju myśli o sukcesji apostolskiej. To tu w tym liście możemy znaleźć. Paweł o tym bardzo jasno i bardzo wyraźnie pisze. To w tym liście apostoł Paweł mówi nam o czymś niesamowitym. Nie jesteśmy już pod zakonem, przykazaniami, ale chrześcijanie funkcjonują zupełnie inaczej. Funkcjonujemy pod łaską i w Duchu Bożym, w Duchu Świętym, który mamy. Inaczej mówiąc, jakby mówi, idziemy po grani. Z jednej strony zakon, z drugiej cielesność. I chrześcijanin musi umieć poruszać się tam po środku, aby nie wpaść w jedno czy drugie niebezpieczeństwo. Bo jedno i drugie jest złe. Czyli między legalizmem, a między przyzwalaniem sobie na życie według ciała. Jaka jest odpowiedź? Bo ani legalizm, ani przyzwalanie sobie życia według ciała nie jest rozwiązaniem, a wręcz pułapką prowadzącą do zatracenia, do odtrącenia Zbawiciela. O tym jest ten list. A więc, kiedy czytamy list do Galacjan, i zachęcam, drodzy, jeżeli będziemy go, a chciałbym, żebyśmy go rozważali, bo chciałbym, żebyśmy zobaczyli, jak pięknie wygląda ta prawda o usprawiedliwieniu. Luther pisał, że on poślubił ten list. Był dla niego tak bliski. Oprócz listu do Rzymian, podczas który pomagał mu zrozumieć usprawiedliwienie z wiary, ten list do Galacjan był mu także szczególnie bliski. Przez ten list nawrócił się John Wesley, który zrozumiał, że nie przez uczynkowość, nie przez zachowywanie przykazań zapracowuje sobie na zbawienie, ale to zbawienie jest darmo z łaski, które darowane jest w osobie Jezusa Chrystusa. Dla nas niby oczywiste, my to wiemy, ale jakże bardzo często możemy się ześliznąć z tej ścieżki wiążącej szczytem, popaść w legalizm albo sobie pozwolić na wiele rzeczy, mówiąc, no przecież jest łaska. Przecież jeśli jest łaska, no to mogę troszeczkę, prawda, sobie pozwolić na różne zachowania, które może Bogu się nie podobają, ale jest łaska.
jedno i drugie jest niewłaściwe. Właśnie wspomniany Jakub, który pisze prawdopodobnie swój pierwszy list w 45 roku po Chrystusie, jako pierwszy właśnie walczy z tym antynomizmem, z tym ludźmi, którzy uwierzyli, ale przestali zwracać uwagę na jakość swojego chrześcijańskiego życia. Podobnie jak pierwszy list Piotra, drugi list Piotra i list Judy na to zwracają, szczególnie drugi list Piotra i list Judy zwracają na to uwagę, że jeżeli pozwolimy sobie pójść, że tak powiem, lekko traktować te wymogi odnośnie uświęcenia, znajdujemy się na bardzo niebezpiecznej drodze. Podobnie jak wpadając w legalizm i mówiąc, że łaskę należy jeszcze czymś uzupełnić, bo ona nie wystarcza. To usprawiedliwienie w Chrystusie nie wystarcza. Dlatego takim centralnym słowem, wierszem w tym liście do Galacjan, w drugim rozdziale, wiersz 16, to jest ten 16 wiersz drugiego rozdziału. Wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, a tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa. I myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa, a nie z uczynków zakonu, ponieważ z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek. Wiecie, to są słowa, które rozwalają naszą pychę, bo człowiek chce zapracować na swoje zbawienie. Nasze ego, nasze ja nie chce łaski. My mówimy, my zapracujemy. I kiedy czytasz, że człowiek jest usprawiedliwiony z łaski przez proste zaufanie, wiarę w Jezusa Chrystusa, to ludzie mówią, to jest zbyt proste. Trzeba jednak coś zrobić. Trzeba zasłużyć. Pewna kobieta, starsza kobieta mówi do jednego z duszpasterzy, on ją pyta o zbawienie, czy jest zbawiona, czy nie, a ona mówi co pani pokaże, kiedy stanie przed obliczem Boga? Ona mówi, wychowałam tyle i tyle dzieci, zatroszczyłam się o mój dom, to są moje spracowane ręce i ja mu pokażę moje spracowane ręce. Czyż to nie wystarczy? On mówi, za późno, już ktoś inny pokazał ręce. I tamte ręce wystarczają. Wiecie, o które ręce chodzi? O ręce Syna Bożego, który pokazał przebite ręce Ojcu w niebie, że dokonał odkupienia. Mówi, to te ręce zapracowały, to te rany zapracowały na odkupienie. Spóźniła się pani. Ona mówi, to nie wystarczy? Zobaczcie, jak ludzie, a z drugiej strony ludzie mają taką obawę. Człowieku, jeżeli będziesz kładł nacisk tylko na wiarę, i z jednej strony jest ta obawa, bo powiedziałem, że można popaść w drugą stronę. Mówią, jeżeli wiara wystarczy, to ludzie będą żyli jak chcą. Wiecie, kto tak mówi? Kto nie rozumie, co kryje się pod pojęciem wiara, zaufanie w kierunku Boga. Nie mają właściwej definicji, właściwego obrazu, czym jest żywa wiara. Bo żywa wiara ustawia sprawy jednoznacznie. Ona właśnie nie pozwala nam na skok w prawo lub w lewo. Ona trzyma się tej ścieżki zaufania i na tym buduje swoje życie. Apostoł Paweł, a więc będziemy tym się zajmować, tu jest wiele też innych rzeczy niezwykle ważnych. Co to znaczy chodzić według ducha? Ten list odpowiada na te pytania. My bardzo często lubimy to, ja też powiem, lubimy to, prawda, to wolno, tego ci nie wolno. Zbory mają swoje różne zwyczaje i różne przykazania. Niedawno usłyszałem, no dobrze, że to zostało prywatnie wyrażone. Pastorze, krawat powinien być. Myślę, ja rozumiem to, że
Tylko pytanie teraz, jeżeli powiemy, że nie wolno mi głosić, jak tylko pod krawatem, bo wyrażam w ten sposób szacunek, a może koloratka zamiast krawat. Rozumiecie? Tworzymy sobie pewne kanony i mówimy, jeżeli ktoś tych wymogów nie spełnia, on nie może być zbawiony. Co to jest? To jest czysty legalizm. Ustalamy pewne prawa swoje, własne i taką miarę przykładamy, kto może, a kto nie może. Jak się trzyma tej ramy w porządku. Moglibyśmy tu mnóstwo rzeczy wymyśleć. Ale Paweł jakby z tym wszystkim się rozprawia. I z legalizmem, oparciem się o przykazania i bazowaniu, że jestem zbawiony przez zachowywanie przykazań, no Żyd musiał zachować 613 przykazań. Zakazów i nakazów. A Jakub mówi, jeżeli złamiesz jedno, jesteś winien całego prawa, złamałeś prawo. Ktoś tak pięknie powiedział, że zakon to nie są odrębne korale, ale to jest jeden naszyjnik. Jeżeli jeden przetniesz, w jednym miejscu rozsypią się wszystkie, cały zakon. Jesteś winien wszystkiego, prawda? Jeden. I teraz jeżeli ja chcę zbudować moje przekonanie i zbawienie w oparciu, no i wielu ludzi się stara przez całe życie, aby być zbawionym przez swoje starania. Ale bardzo się rozczarują. To jest o tym ten list. Apostoł Paweł, możesz włączyć tutaj. Apostoł Paweł udaje się w pierwszą podróż. Tutaj pisze tak, Paweł, apostoł, to jest piękne, nie od ludzi, ani przez człowieka, lecz przez Jezusa Chrystusa i Boga Ojca, który go wzbudził z martwych. I wszyscy bracia, którzy są ze mną, do zborów Galacji. Dwie rzeczy tu są niesamowicie ważne. Paweł mówi, mój autorytet apostolski, moje posłanie nie pochodzi od żadnego człowieka, nie pochodzi od żadnego grona apostolskiego, on to będzie później wyjaśniał. Nikt mnie tej Ewangelii nie nauczył. Ja to posłanie i tą Ewangelię, dobrą nowinę otrzymałem bezpośrednio z góry od Boga przez objawienie. O tym pisze w tym pierwszym rozdziale, zobaczmy. A oznajmiam wam, 11 wiersz, bracia, że Ewangelia, którą ja zwiastowałem, nie jest pochodzenia ludzkiego. Albowiem nie otrzymałem jej od człowieka, ani mnie jej nie nauczono, lecz otrzymałem ją przez objawienie Jezusa Chrystusa. Słyszeliście bowiem o moim dawniejszym postępowaniu w żydostwie, że srodze prześladowałem zbór Boży i niszczyłem go, i że prześcigałem się w żarliwości dla żydostwa, wielu rówieśników mojego pokolenia, będąc nader gorliwym zwolennikiem moich ojczystych ustaw. Ale gdy się upodobało Bogu, który mnie sobie obrał, zanim się urodziłem i powołał przez łaskę swoją, żeby objawić, tu jest dosłownie, żeby objawić syna swego we mnie, abym go zwiastował między poganami, ani przez chwilę nie radziłem się ciała i krwi, ani też nie udałem się do Jerozolimy, do tych, którzy przede mną byli apostołami, ale poszedłem do Arabii, po czym znowu wróciłem do Damaszku. Otrzymałem ją przez objawienie. Z góry, z nieba, nie od człowieka, nie od grona już istniejących apostołów, świadków Jezusa. To objawienie, to wszystko przyszło z góry, przez Boży wybór i Boże powołanie. Jak mówię, to całkowicie niszczy koncepcję sukcesji. Jakby, bo źródło powołania jest zawsze tylko jedno, z góry na dół, prawda? A nie przez człowieka, nie w sensie poziomym, ale zawsze pionowym, od Boga do człowieka. I Bóg wybiera i powołuje, kogo chce. I ustanawia, kogo chce. On decyduje, a nie ludzie. I Paweł właśnie tego doświadczył. I on mówi tak, on pisze do tych, mówi nie od ludzi, nie przez człowieka, ale przez Jezusa, mówi przez Jezusa Chrystusa i Boga Ojca. Moje powołanie ma najwyższy autorytet. W to jest zaangażowany Jezus Chrystus i Bóg Ojciec w to jest zaangażowany.
Wiecie, niesamowite ważne w tym wszystkim, co on później przeżywał, że ma świadomość, że to, co głosi, to, co zwiastuje, pochodzi od samego Boga. I to posłanie, to jego wypchanie do tej posługi, to nie jest jego pragnienie. On w pewnym momencie mówi, pamiętacie, biada mi, jeśli bym Ewangelii nie zwiastował. I on wyraźnie mówi, jeszcze byłem w łonie matki, już zostałem powołany. Dlatego my stoimy bardzo mocno w tej obronie życia poczętego. Powołanie i wybranie już dokonuje się w łonie matki, a nawet przed, jak mówi nam Boże Słowo. To jest niesamowicie ważne. I teraz on mówi, zobaczcie, druga bardzo ważna rzecz. I wszyscy bracia, którzy są ze mną. Apostoł Paweł jest otoczony, powiem tak, zabezpieczony braćmi. Nie działa sam w pojedynkę, ale jest z innymi. To dlatego tak ważne jest zgromadzenie, Kościół, że jesteśmy razem. Razem idziemy w tej podróży do nieba, nie w pojedynkę. Nie ma pójścia w pojedynkę do nieba. W pojedynkę to się nawracamy, a później jesteśmy przyłączani, przydawani, jak mówi Słowo Boże, do konkretnego zboru, do konkretnego Kościoła, prawda? Nie ma innej koncepcji. To jest Boża koncepcja i Boża myśl. I teraz on mówi do wszystkich, i wszyscy bracia, którzy są ze mną, pisze ten list z Antiochii. Tam przecież to było centrum misyjne, skąd apostoł Paweł wychodzi. 13 rozdział i 14 rozdział właśnie są tłem dla listu do Galacjan, Dziejów Apostolskich. To tam w wyniku działania Ducha Świętego, Duch Święty mówi: odłączcie mi Barnabę i Saula do dzieła, do którego ich powołałem. To tam zostali wysłani. I teraz, drodzy, celowo tutaj próbowałem znaleźć mapkę. Lepszej nie znalazłem, ale w tej mapce jest błąd. Dlatego, że ja zaraz wam wyjaśnię, to jest nieznaczny błąd, ale chciałem, żebyśmy zobaczyli. Coś tu mam nacisnąć. Filip, tą czerwoną mam nacisnąć? Okej, okay. Dzięki. Popatrzcie, tu jest Galacja. Pokażmy mapkę. Miałem przechodzić. Przechodzę. O, i teraz zobaczcie jeszcze raz. Tu jest Galacja, prowincja. I tutaj są te zbory, które apostoł Paweł założył, będąc podczas tej pierwszej podróży misyjnej. Ta część wcześniej, do 25 roku, nie należała do Galacji, tej właściwej północnej. I jest tutaj taki pewien problem i pytania, do jakich zborów apostoł Paweł pisał te listy? Czy do tej Galacji, tych ziem właściwej, czy Galacji jako prowincji rzymskiej od 25 roku przed Chrystusem? Bo w 25 roku przed Chrystusem Cezar August włączył te tereny południowe, troszkę Frygii, tutaj były dołączone jeszcze Kapadocja i Pont, a więc te tereny, z tych terenów Kapadocji i tutaj z północy, dołączył do tej właściwej północnej Galacji te tereny i utworzył prowincję rzymską Galację. Tak jak Azja była prowincją rzymską, tak Galacja, łącznie z tymi terenami na południu, stały się prowincją Galacją. Przedtem były to ziemie tak zwanej Galacji, zajęte przez 278 roku przed Chrystusem przez celtyckich Galów, stąd Galacja. I oni się zmieszali z czasem z tą rdzenną ludnością, ale ziemie Galacji były. Bitynia, Pont, te tereny oddzielały te tereny Galacji od Morza Czarnego. Pamiętacie, podczas drugiej podróży apostoł Paweł pragnął iść na północ i tam jest napisane, że chciał iść do Bityni, tutaj powyżej, ale Duch Pański mu zabronił i skierował go tutaj przez Myzję aż do Troady i tu miał Paweł ten sen czy widzenie Macedończyka, pamiętacie?
Ale to jest druga podróż. Ja tylko po to to tutaj dałem, żebyśmy mieli obraz tej Galacji jako prowincji rzymskiej. Wróćmy, a nie. Wróćmy do tej. Czyli myślę, że troszeczkę wyjaśniłem, że były ziemie Galacji, ale później była prowincja od 25 roku poszerzona o te ziemie, o te miasta, gdzie apostoł Paweł podczas tej pierwszej podróży misyjnej zwiastował Ewangelię. Dlaczego możemy sądzić, że chodzi o prowincję? Dlatego, że jak czytamy Dzieje Apostolskie, pierwszy list do Koryntian, 16 rozdział, to wyraźnie Paweł wymienia prowincje i wśród tych prowincji wymienia Galację. Umieszcza je jako prowincję. Innym razem mówi o ziemi, o krainie galackiej i wtedy możemy rozumieć tę rdzenną północną część Galacji. Ale kiedy mówi o Galacji, wymieniając inne prowincje, to znaczy, że ma na myśli tą prowincję rzymską, czyli dołączone te tereny Frygii, Kapadocji, Pontu, dołączone do tych północnych części. Jak mówię, niektórzy uważają, że Paweł pisze ten list później, nawet koło roku 52 i nie ma na myśli tych zborów tutaj Antiochii, Ikonium, Listry, Derbe, które założył podczas pierwszej, tylko gdzieś jakieś zbory tutaj, ale Pismo Święte nam w ogóle o tych miastach, w ogóle nam nie wymienia żadnych terenów z północnej tej. I tutaj mamy takie, nazwa Galacja to jest to, co przed chwilą powiedziałem. Dołączono te tereny, tworząc nową jednostkę administracyjną zwaną Galacją. List napisany około 48 roku. Właśnie. Kiedy czytamy ten list na przełomie 48-9 roku, 15 rozdział Dziejów Apostolskich nam opisuje pierwszy sobór, tak to nazwijmy, zgromadzenie apostołów starszych w Jerozolimie, braci, którzy przyszli z Antiochii razem z Pawłem, aby rozstrzygnąć kwestię nawracających się pogan. I oto apostoł Paweł walczy w tym liście. Czy poganin musi stać się Żydem, żeby stał się chrześcijaninem? Czy poganin musi stać się Żydem, żeby stał się chrześcijaninem? No bo właśnie na soborze w Jerozolimie 48-9 rok obradowano, co powinni przestrzegać nawróceni do Chrystusa poganie, jakich przykazań? Dekalog? Może 500 z tych 613? A może 6 z dekalog? I jakich przykazań? Pamiętacie 15 rozdział Dziejów Apostolskich? Co tam postanowiono? Duch Święty i my. Tam pisze apostoł, ewangelista Łukasz, pisząc, zapisując to wydarzenie soboru, postanowiliśmy Duch Święty i my, bo właśnie dokładnie chodziło o tą samą kwestię, obrzezanie. Tak jak ci fałszywi nauczyciele mówią, że Galacjanie, wiecie, weszli nie do swoich zborów, to samo co robią Branhamowcy, weszli nie do swoich zborów i zaczęli siać fałszywą naukę. Jedni na ten temat, odnośnie trójjedyności Boga, a ci akurat mówią, nie, ci nawróceni poganie, oni muszą się dać obrzezać. No ale jak się dadzą obrzezać? To Paweł w tym liście do Galacjan wyraźnie mówi, gdy się dacie obrzezać, będziecie musieli cały zakon wypełnić. Widzicie, jak niesamowicie ważny jest ten list. Dacie się obrzezać, podlegacie w tym momencie zakonowi, tracicie Chrystusa. Popatrzcie, jak perfidnie, kiedy Piotr głosi w domu Korneliusza w 10 rozdziale, tam jest ta bardzo podobna kwestia, o czym Paweł mówi w konfrontacji z Piotrem w tym liście do Galacja. Kiedy czytamy ten 10 rozdział Dziejów Apostolskich, przepraszam, 11 później, i czytamy tak od pierwszego wiersza. Już po tym, jak Korneliusz, poganin, setnik rzymski, nawraca się, Duch Święty zstępuje, modlą się językami, prorokują. I później i tak. I usłyszeli apostołowie i bracia, którzy mieszkali w Judei,
że i poganie przyjęli Słowo Boże. Kiedy zaś Piotr przybył do Jerozolimy, stawiali mu zarzuty rodowici Żydzi, mówiąc, poszedłeś do mężów nieobrzezanych i jadłeś z nimi. Jak mogłeś, Piotrze? Jak mogłeś wejść do domu poganina? Jeszcze jeść z nim. Wiecie, apostoł Piotr już wtedy wiedział, jak odpowiedzieć, a później zapomniał, kiedy był w Antiochii i zrobił ten sam błąd. Bardzo, wiecie, tam nawet Paweł ma zarzut, że on działa obłudnie, bo działał obłudnie, Piotr. Pierwszy jadał w Antiochii z braćmi z pogan, a jak przyszli Żydzi z Jerozolimy, to się wycofał, żeby oni go nie widzieli, że on jest tymi chrześcijanami z pogan. Paweł mówi, skoro ty po pogańsku żyjesz, jak ty możesz oczekiwać, że poganie będą żyć po żydowsku? Jak ty wiecie, dla Żyda powiedzieć, że żyje po pogańsku. Niby ma rzecz. I oni mieli problem. Jak to możliwe? I Piotr musi się tłumaczyć i mówi tak. Czytamy to w następnych wierszach tego 11 rozdziału. A gdy zacząłem mówić, 15 wiersz, zstąpił na nich Duch Święty, jak i na nas na początku. I przypomniałem sobie słowo Pana, gdy powiedział, Jan chrzcił wodą, ale wy będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. Jeżeli więc Bóg dał im ten sam dar, co i nam, którzy uwierzyliśmy w Pana Jezusa Chrystusa, to jakże ja mogłem przeszkodzić Bogu? A gdy to usłyszeli, uspokoili się i wielbili Boga, mówiąc tak, więc i poganom dał Bóg upamiętanie ku żywotowi. I tutaj znalazło się wytłumaczenie i jasne wytłumaczenie, no co, chcecie walczyć z Bogiem? Skoro Bóg dał im tak samo Ducha Świętego jak nam w dniu 50, tak samo się to objawiło, oni są poganami, my Żydami, to zobaczcie, nie ma już żadnej różnicy między nami. Oto jest, tak naprawdę Bóg uczynił równość, błogosławi jednych i drugich, to błogosławieństwo jest w Jezusie Chrystusie. Bardzo mocny przekaz. I tutaj właśnie, co jest ciekawe, że Sobór w Jerozolimie tą kwestią się zajął, ale w liście do Galacjan nie ma o tym mowy. I dlatego możemy sądzić, że ten list został napisany przed tym Soborem, bo gdyby był po, to na pewno apostoł Paweł w argumentacji w tym liście wykorzystałby to i mówił, czy nie znacie tego postanowienia apostolskiego z tego zgromadzenia, soboru, spotkania w Jerozolimie, co tam nakazano, czego powinni się wystrzegać nawróceni do Chrystusa, usprawiedliwieni w Chrystusie poganie. Co, jakie przykazania są tam nałożone na nich? Postanowiliśmy bowiem, 15 rozdział, wiersz 28 dziejów apostolskich, postanowiliśmy bowiem Duch Święty i my, by nie nakładać na was żadnego innego ciężaru oprócz następujących rzeczy niezbędnych. Wstrzymywać się od mięsa ofiarowanego bałwanom, od krwi, od tego, co zadławione i od nierządu. Jeśli się tych rzeczy wystrzegać będziecie, dobrze uczynicie, bywajcie zdrowi. Cztery rzeczy. Wolni, nie wracający do bałwochwalstwa. Nie do wszeteczeństwa, tak? I nie będą pić tego, jeść to, co zadławione, gdzie krew tam się utrzymuje. No i to jest jakby dwa razy o krwi i możliwe, że chodzi o morderstwo za jednym razem. Kiedy mówi, że będziecie się wstrzymywać od mięsa ofiarowanego bałwanom, od krwi i możliwe, że tutaj w tym stwierdzeniu chodzi o morderstwo, zabójstwo i od tego, co zadławione, no bo nie, jakby sobie, chyba że było jakieś picie krwi tak oprócz, ale myślę, że chyba nie. Tak więc to jest argument, że apostoł Paweł pisze list do Galacjan do tych zborów, które założył podczas pierwszej podróży misyjnej. Brak w liście powołania się na postanowienia. Dzieje apostolskie nie wymieniają nam w Galacji innych zborów poza tymi, które są wymienione na południu, Antiocha Pizydyjska, Ikonium, Listra i Derbe. I jest wymieniony Barnaba w tym liście, jest dobrze znany adresatom. Barnaba przecież towarzyszył Pawłowi podczas tej podróży.
Bo wiecie, że podczas drugiej podróży Barnaba już Pawłowi nie towarzyszył. Między przywódcami było nieporozumienie. I to na tyle ostre, że rozeszły się ich drogi na jakiś czas. I Paweł podczas drugiej podróży bierze z sobą właśnie w Listrze, każe obrzezać Tymoteusza i bierze też Tytusa i idą dalej w tej drugiej podróży do Europy i ewangelizują Europę. Ale Barnaby tam nie ma. A tutaj on wspomina, więc musi być dobrze znany Barnaba dla tych zborów, a on właśnie był z Pawłem, kiedy zakładano te zbory podczas pierwszej podróży misyjnej. Teraz chcę wrócić jeszcze do tej mapki, bo tutaj jak to wyglądało, kiedy Duch Święty przemówił, tutaj z tego portu blisko Antiochii wyruszyli na Cypr, tu jest Seleucja, Pafos, i tu jest mylnie pokierowana ta część. Oni przypłynęli do Perge, tutaj, do tego portu. Atalia jest troszeczkę tutaj, przy brzegu, jest portem. Stąd wracali, czyli to powinno być tutaj do Perge. Przez góry przeszli do Antiochii Pizydyjskiej i Konium. Tu było tak wielkie błogosławieństwo. Tu jest napisane, że całe miasto się zebrało, aby słuchać. Zaczynali od synagogi, od Żydów. Pierwsze im Paweł głosił, a później przychodzili inni. Na drugi raz całe miasto się prawie zebrało. To samo było w Ikonium. Potwierdzone słowo było znakami, cudami, które Bóg czynił przez ręce Pawła. Kiedy stąd Żydzi zaczęli się burzyć, ci, którzy odrzucali Ewangelię, uciekli do Listry. W Listrze, pamiętacie, tam ten chromy, który nie chodził, został uzdrowiony. I zaczęli krzyczeć po lykaońsku, bogowie w ludzkiej postaci zstąpili pośród nas. Barnaba mówił, Paweł mówił więcej, Barnabę uznali za Zeusa, apostoła Pawła uznali, jak to tam jest w Dziejach Apostolskich, 13 rozdziale, w Liście. I nazwali Barnabę Zeusem, Pawła zaś Hermesem, ponieważ on był głównym mówcą. I byli gotowi złożyć im ofiary. Woły przyprowadzono, tam w Listrze przed wejściem do miasta była świątynia Zeusa i tam to wszystko się odbywało i Paweł jest przerażony, biegnie, mówi, my jesteśmy tylko ludźmi. Zobaczcie, bo później przyszli Żydzi, zaczęli buntować przeciwko Pawłowi, jak od euforii można przejść do nienawiści, aplauzu, podziwu do nienawiści. Jak niesamowicie zmienia się serce człowieka. Jak bardzo szybko, jeżeli nie czuwamy, człowiek może od zachwytu nad Ewangelią pójść w drugą skrajność. Jeżeli nie czuwa, jeżeli nie pilnuje tego, co słyszy od Boga. I wtedy pierwsze chcieli im złożyć ofiary jako bogom, a za chwilę Pawła ukamienowali. Wywlekli go poza miasto i zostawili tam w Listrze. Tam jest takie mocne słowo, gdzie wydawało się, jakby Bóg wzbudził Pawła z martwych wtedy. Uważali, że jest martwy. Podeszli bracia i Paweł wstał. Ja nie wiem, jakby się nic nie stało i wszedł do miasta i później udali się do kolejnego miasta, do Derbe. I wracali, właśnie wracali tu z Listry do Derbe i później wracali i ustanawiali w tych zborach starszych zboru. Przyszli tutaj i do Attalii i stąd odpłynęli już później i udali się do Antiochii. To jest tak to wyglądało. Chodzi o te zbory na południu. Większość biblistów raczej skłania się do tej teorii południowo-galackiej, że chodzi o te zbory. Drodzy, na tym dzisiaj chciałbym zakończyć to wprowadzenie. Będziemy omawiać ten list krok po kroku, będziemy posuwać się do przodu. Chciałbym i modlę się o to, bo powiem, że niby jest oczywiste to, co tu jest napisane, ale to, o czym tutaj Pismo Święte mówi, jest czasami tak trudno nam, wierzącym ludziom, to widzieć wyraźnie i za tym podążać, że bardzo szybko ześlizgujemy się albo w kierunku legalizmu, albo w kierunku cielesności. A Paweł pokazuje i wskazuje nam
Jaka jest odpowiedź, co pozwala nam chodzić według Ducha? I módlmy się o to, czytając w domach, czytajmy i jak spotkamy się następnym razem, będziemy kontynuować, żebyśmy mogli to zobaczyć, żeby Duch Święty nam pokazał tą wolność, którą mamy w Chrystusie Jezusie. Ta łaska, która jest objawiona, która sprawia, że chodzimy i możemy chodzić prowadzeni przez Ducha Bożego, Ducha Świętego. Ci, których Duch Boży prowadzi, pisze Paweł w liście do Rzymian w 8 rozdziale, nie wiem, czy to jest 14 wiersz, czy 12, mówi, ci, których Duch Boży prowadzi, są synami Bożymi. Powstańmy, aby się modlić.